Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj zaprezentuję wam mój nowy samochód. Jest to Mercedes C63 AMG. Znacie go pewnie, może niektóre osoby znają z odcinka z Forza Horizon 2, gdzie właśnie nim jeździłem. Posłuchajcie sobie. Ten tutaj już sporo spędziłem nad nim czasu, aby go dostroić do swoich upodobań. Początkowo zrobiłem go na potwora. Chciałem sprawdzić, jak sobie będzie mniej więcej radził z trakcją i tak dalej. No i... no nie było najlepiej. Bardzo ciężko było samochód opanować. I postanowiłem go troszeczkę osłabić, dać mu lepsze, szersze opony, w ogóle lepsze opony wyścigowe. Dzięki czemu auto troszeczkę lepiej się prowadzi. Dodałem mu też ospoilerowanie i w miarę potrzeb będę tutaj ewentualnie dostosowywał docisk. Moje ustawienia wyglądają w ten sposób teraz. Wtedy jak miałem więcej mocy, to skrzynię musiałem ustawić na bardzo długie biegi, dlatego że nie było dwójki, ani jedynki, ani trójki. Był za mocny. Teraz mam takie ustawienie, dyferencjał w sumie chyba za mocny, za bardzo zablokowany. Spróbujmy go odblokować troszeczkę. Z hamulcem mam na tył, dam bardziej na środek, bo ten tył mi się w ogóle nie spisywał. No i dajmy bardziej pokonywanie zakrętów przy wyższych prędkościach. Chociaż nie mam jakby problemu z opanowaniem go przy wyższych prędkościach. Najgorzej jest przy wyjściu z zakrętu i przy samym starcie. To próbuję tutaj jakby polepszyć w tym aucie. Mogę ewentualnie troszeczkę mniejsze ciśnienie dać z tyłu, powiedzmy do 1,8 bara. To powinno troszeczkę pomóc. Więc mamy lepszy docisk, troszeczkę lepsze pokonywanie zakrętów, gorsze przyspieszenie teraz. Klasa to jest S1, wymaksowany samochód. Wcześniej też go miałem w klasie A. Jest wersja tego samochodu Horizon Edition, prawdopodobnie z bonusem kredytów i taką, ale w sumie fajne zdjęcie. Nie? Zobaczcie na to, troszeczkę może za duży kontrast. Kolor za duży, za duża jasność. Ale kurczę, fajnie wyszło. Czas naświetlania. O, teraz fajnie to wygląda. Nie taki Hennessy Venom. Pewnie. Robimy zdjęcie, zapisujemy. Fajnie wyszło. Cyk. No. Czasami można zrobić w tej Fordzie tak zdjęcie, że będzie wyglądało prawie jak z prawdziwego świata, albo bardzo zbliżone. Wystąpił błąd. Coś z serwerami teraz jest nie tegas. Nawet nie mogę swojego zdjęcia wrzucić, ale chociaż tyle, że mogę na PC-cie je zapisać. Okej, więc na co chciałem zwrócić uwagę też, a propos tego samochodu mojego. Posłuchajcie jego dźwięku. Chodzi o to, że on troszeczkę się różni od tego w Forzie Horizon 2, acz też jest bardzo soczysty i bardzo mi się podoba. Jest to samochód, który strasznie lubię jeździć tu w Forzie i na który poświęciłem trochę czasu, aby go sobie właśnie ładnie dostosować, żeby mi się nim fajnie jeździło. To jest mega satysfakcja, że no tym samochodzikiem teraz mi się jeździ całkiem w porządku, chociaż zdecydowanie są auta, którymi łatwiej by mi się wygrywało.
to powiem wam, że o, już teraz na zakręcie widzę, że się ładnie trzyma. Mamy siedmiobiegową skrzynię biegów, gdzieś około chyba 300, raz zobaczymy ile nam tu wykazuje na hamowni. 390 km na godzinę? Nie, 346. I ta prędkość w klasie S1 w 100% wystarczy do ścigania się. Może w krytycznych sytuacjach, w różnych chwilach mi zabraknie prędkości, ale ogólnie to jest taki niemiecki muscle car. I tutaj nawet mogę na bardzo niskich obrotach jeździć z całkiem fajnym przyspieszeniem. Więc też biegami specjalnie nie muszę się przejmować. Znaczy no wiadomo, że trzeba redukować i zmieniać odpowiednio te biegi. No ale jeśli wcześniej wrzucę nadbieg, to naprawdę nic się nie stanie aż tak złego. A w wyścigu, jak się czasami wrzuci wcześniej nadbieg, to też się zyska troszeczkę stabilności, zwłaszcza jeśli jedzie się po szutrze w Fordzie Horizon 3. A to też nie z każdym samochodem się sprawdza. Tak? Bardzo fajnie brzmi to auto, fajnie się nim jeździ. No kurczę, jestem zachwycony. Ogólnie ten model wygląda świetnie, bo już na przykład nowe C63 wygląda tak sobie. Ten tył mi się strasznie nie podoba. Zresztą patrzcie, co za przypadek. To jest akurat C63 to nowe. Tak, z tych nowych Mercedesów podoba mi się bardzo przód. Bardzo mi się podoba grill tych nowych Mercedesów. A tak się złożyło, że to akurat też jest C63. Trzeba by było posłuchać, ale ta starsza C63 bardziej mi się podoba z tyłu, jeśli chodzi o model, o nadwozie. Super to wygląda. Także dzisiaj sobie pojeździmy właśnie tym autkiem. Specjalnie wyłączę radio, żebyśmy mogli sobie słuchać właśnie brzmienia tego samochodu. Niektóre osoby mi pisały, żebym zrobił tutaj taki typowy polski driftowóz, czyli kupił BMW E60, E36 i przerobił na driftowóz jakiś konkretny. Ja strasznie nie lubię tej BMW-ki, to chyba specjalnie tak piszą, żebym przerobił, ale ja strasznie nie lubię tego samochodu, bo mi się kojarzy z takimi typowymi dresami ważniakami. Naprawdę. Oczywiście jako driftowóz mógłby być to fajny wozik. W Fordzie Horizon 2 nawet robiłem takie przymiarki do tego. Jedziemy teraz na ten festiwal. Tu jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. Na przykład musimy zrobić drift. Tu jest strefa driftu. Ale tu będziemy mieli troszeczkę po drodze ten Horizon Festival nowy, który musimy założyć dopiero. Dlatego tam się teraz udamy. Ech, ten dźwięk jest świetny. Wczoraj spędziłem trochę czasu na słuchaniu takiej kompilacji na YouTubie. No, dźwięków ogólnie różnych silników AMG. Na przykład G. Jaki tam on jest? G63? Czy coś takiego? To jest ten taki terenowy, taki SUV. Kojarzycie na pewno. Też świetnie brzmi. Możecie pooglądać sobie właśnie filmy z Monaco. Kurde, jaka to jest fura. Jak to brzmi, super. No ale ja jestem fanem akurat C63 i akurat tego modelu, który brzmi niesamowicie. Tutaj można wsadzić V10 i chyba V12 silnik i wtedy brzmi ten samochód jak odkurzacz. A co my tu mamy? Wow, wyścig nielegalny. A czemu nie pojechać by go, co? Skoro już tu jesteśmy. I wtedy ten, jak się włoży te większe silniki, to naprawdę ten samochód brzmi zupełnie inaczej. Trochę dziwne, bo częściowo zasługę w tym fajnym brzmieniu ma rewelacyjny układ wydechowy w tym samochodzie. Myślę, że jakoś sam silnik też jakoś dodaje tą barwę sam w sobie. Nie wiem, sposób zaworów, ustawienia zaworów czy czegoś tam. Nie mam pojęcia, co na to wpływa, na ten dźwięk, ale jest po prostu niesamowity. Dobra, mamy tutaj nocny wyścig. Tor Silver Sands. Tak się nazywa, Silver Sands. Mamy jakąś Ferrarkę, to chyba była Kalifornia. Albo i nie. I zobaczymy, jak sobie poradzę w moim Mercedesie. No czym sobie radyjko? Tak więc przyspieszenie mam tutaj dobre, chociaż sam start nie jest najlepszy. Jeśli się wciśnie gaz do końca, co lubię robić. No tutaj zdecydowanie samochody z napędem na 4 koła będą górować.
Oj, za szybko, kurczę. Czasami przydałyby się te linie idealnego przejazdu. Bo nie wiem, czy się zmieszczę w dany zakręt. O, ten... Tutaj te wyścigi nielegalne, one się odblokowują wraz z postępem, wraz z poziomem. I na nich można dość sporo wygrać. Zresztą one towarzyszą nam już od Forza Horizon 1. Z tym, że ja nie pamiętam, aby były w Forza Horizon 2. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Wydaje mi się, że już to jechałem. Kurczę. Mam tu ulepszone troszeczkę sprzęgło, więc... I też skrzynię biegu, rzecz jasna. Wow! Ale skopałem. Więc... Więc zmiana biegów jest naprawdę króciutka. O, ciężko się utrzymać na drodze w tym samochodzie. No ale też miałem za wysoką prędkość pewnie. No i dobra, teraz pierwsza pozycja w tym miejscu. Naprawdę, gdy się jedzie, nie rozmawiając z wami, to jedzie się zupełnie inaczej. Zupełnie też inaczej się do tego podchodzi, do tej zmiany biegów. Lepiej się zmienia biegi i w ogóle wszystko. Teraz zaczynam rozmawiać i już mnie zaczęli wyprzedzać, no. A wtedy dosłownie nie mieli ze mną szans. Ja się naprawdę będę wyłączał na te... na czas tych wyścigów. Tutaj jednak był ten checkpoint, trzeba brać zakręt z tej strony. Gdzie jest tym atomem tutaj? Wyjazd. Pyk. Elegancko. Udało się wygrać. Zdecydowanie fajnie się wygrywa samochodem, który się sam zrobił od podstaw, samemu. Tak, ach, to jest coś wspaniałego. Naprawdę. Ach. Wiem, że on na przykład nie jest zrobiony tak, aby przyspieszał jakoś super hardkorowo, żeby, wiecie, na każdej prostej był 5 samochodów dalej. O! He staked his car if you can beat him. How cool is that? Ooh. I felt like I was in one of those movies. Odda mi swój samochód. To może być ciekawie. BMW M3. Nie mówcie, że to... 36. Coś tak czuję, że to będzie E36. Ale pojedziemy tam dzisiaj. Tylko sobie rozbuduję festiwal, bo to będzie po drodze. To będzie jakiś taki finał tych nielegalnych wyścigów. Czyli mamy dwa oddzielne festiwale. Festiwal taki legalny i festiwal nielegalny. Okej. W mieście mi to granie najlepiej chodzi. Muszę jechać gdzieś na pobocza, dlatego sobie wybrałem tam mistrzostwa. Ojej, tu nie przejadę na przełaj. Aha, no tak. Muszę jechać tak. Tu mam w sumie chyba wheel spiny do wylosowania. Tak, jeden mam. I jakieś nowe umiejętności do przydzielenia. Teraz mam do wygrania Kantacza. Infinity bym prawie wygrał. 4000 kredytów. Dalej był Chevrolet. Chevrolet Camaro. Z28. A tu mamy sklep z umiejętnościami. No i mówiłem wam w poprzednim odcinku o driftowaniu, że jeśli uderzę podczas driftu w jakiś samochód, tak otrę się o niego, to zdobędę 500% punktów umiejętności więcej za dotykanie. No to właśnie jest ciekawe. Twój mnożnik umiejętności rośnie dwa razy szybciej. Może być. No, dużo mam tych punktów. Kombinacja umiejętności wygasa jedną sekundę później niż normalnie. Zdobyłaś 25% punktu doświadczenia za umiejętność zaraz... O, to jest bardzo dobra sprawa, chciałbym to. Bo punkty doświadczenia, a punkty umiejętności to są dwie różne rzeczy. Ja pierwotnie myślałem, że to jest jedno i to samo, ale jednak nie. Więc zostało mi do zdobycia 4 punkty umiejętności, żeby móc odblokować to, a to będzie bardzo pożyteczne, bo będę mógł szybciej levelować, robiąc to, co bardzo lubię. Boss festiwalu, tutaj będzie można sobie odblokować Bentleya Continentala GT. Obecnie mam 1 346 000 punktów
to jest bardzo dużo, a to zasługa też mojej dziewczyny, bo ona strasznie lubi robić zdjęcia różnym samochodom. O, tak jak na przykład tutaj jedzie sobie ziomek i zobaczcie, ile mi już tych zdjęć narobiła. 146 aktualnie mam porobionych i za każdy tam poziom dostaję 25 tysięcy kredytów. No a też ścigała się tam z innymi, wiecie, w trybie jazdy dowolnej. A to, co mamy sobie tutaj robić z fabułą, to sobie robię już z wami, prawda? Okay. Pojedziemy sobie troszeczkę pod prąd i zobaczymy, jak te punkty umiejętności, a konkretnie mnożnik, jak będzie się nabijał. Możemy sobie do naszej jazdy tutaj zabrać paru ziomków. Wystarczy do nich zatrąbić. Pyk. I już za nami jadą. Będą naszymi nieodłącznymi kumplami do końca podróży. W każdej chwili mogę ich odwołać albo zaproponować wyścig w jakieś miejsce. A ciekawe właśnie, czy jeśli teraz wybiorę wyścig, to czy będzie ten wyścig prowadził do miejsca, gdzie ja się chcę udać? No chyba nie. No to jest w drugą stronę zupełnie. Ale mogę chyba to... Nie mogę tego usunąć. Jeśli chodzi o Anę, chyba wiem, dlaczego mikrofon został, znaczy jest zablokowany w tej grze, nie można go używać, bo później prawdopodobnie tą Anę obsługuje się właśnie głosem, a nie padem. Coś tak słyszałem, że tak jest. Teraz wzięliśmy sobie wyścig konwojowy, ale z niego tam dużo punktu doświadczenia i kasy nie ma. Trochę tam wpada, ale to jest bardziej tak dla fanu, no nie? Pyk. Tu mamy jakiś nielegalny wyścig, drugi do zrobienia, ale my jedziemy... właśnie, to będziemy, możemy go sobie zrobić teraz, może później. W sumie możemy go zrobić teraz, nie? Skoro już tu jesteśmy. Już przygotować się o jeden wyścig dalej na następne mistrzostwa, a czemu nie? Nie wiem, czy ja rozszerzę ten Festival Horizon kiedykolwiek, ale dobra. Jak się bawi, to się bawić. Strasznie właśnie lubię sobie grać w Fordzie tak na spontanie. Wbijam sobie tak na luzie, niczym się nie przejmuję. Fajna taka gra też do wychillowania się. Naprawdę. Macie herbatkę? Bo ja mam. Dobra, mamy już drewa tarów. Shit. Mamy tu chyba samochody terenowe, ale jest też Aston Martin 177, więc chyba mogę się moim Mercedesem wybrać w tą podróż. Zresztą było napisane, że to jest wyścig uliczny. No, powinienem chyba od razu z trójki ruszać, coś tak czuję. Daj radę ten mój Mercedesik, tylko trzeba się w niego wczuć, naprawdę. Okej, tu przydałoby się zrobić zdjęcie. Chociaż z tego co widzę, jest tylko jeden samochód, ten Ariel Atom. A nie, damn, nieźle. Trzeba robić tak częściej, co? Szczególnie na wyścigach nielegalnych. Dobra. I zaraz siódemeczka ich ładnie podganiam. Chyba, że będzie zakręt właśnie. Dawaj, Mercedes. No, Aston tutaj dostał duper power ode mnie. Tego trochę mi waliło i zaczął lepiej przyspieszać. Gdzie oni jadą? O kurde! Tam jest punkt kontrolny. Spoko, dobra, to niech tam jadą. Trochę silnikiem żeśmy tu pohamowali. Okej. Okay. Dużo tych checkpointów tu jest. Czym on tam jedzie z przodu? Wow, rzuca! Jakby Aston Martin? Albo coś takiego? Och, ciężko. Spróbujmy przed zakrętem wyhamować. No, zdecydowanie lepiej.
Wow! Dobra, jeszcze mam szansę, jeszcze się nie poddaję. Nie, to było okropne. To było straszne. Ale wiecie, że za taką jazdę, wiecie, bez tych wspomagaczy na manualnej skrzyni biegów bardzo dużo punktów się dostaje, nawet jeśli się nie kończy na pierwszej pozycji. Dlatego dobrze, jeśli będę sobie to ćwiczył tutaj na singlu i starał się jechać jak najlepiej umiem. I dopiero... fuck! I dopiero później na multika wbić i ktoś patrzy, on kończył, jestem pierwszy, wow, super, super! I tutaj patrzy ziomek nagle 60 tysięcy punktów za przejazd. No, ciężko będzie. Muszę przyznać, że ten wyścig wyjątkowo trudny dla mnie jest. Kilka razy musiałem sobie tutaj cofać. I widzę, że Nissan GT-R mnie tu dogania, próbuje mnie wyprzedzić. I pewnie by mnie wyprzedził, gdybym mu nie zablokował drogi. Kurczę, naprawdę, tu było ciężko wygrać. To było moje drugie podejście i udało mi się wygrać, ale no, nie było łatwo, nie było łatwo, naprawdę. W kilku miejscach totalnie skopałem. A ten samochód też jest dosyć taki trudny w opanowaniu, ale nie poddam się, będę go ćwiczył i ćwiczył, ćwiczył, aż będę w nim naprawdę dobry. Uwaga! 10 tysięcy kredytów, okej. Okay. Nie tak, nie najlepiej, no nie najlepiej za Wilspi, ale dobra. No i jesteśmy już blisko centrum Horizon, nowego centrum. Najpierw zróbmy tutaj zdjętko, bo widzę jakiś ukryty samochód. Cyk, RS4 Avant. Pyk. No i zaczynamy budować nowe centrum. W sumie nie spodziewałem się, że to będzie na jakiejś kompletnej głuszy w tym miejscu. Następne centrum Horizon będzie gdzieś tutaj, w mieście. A, zobaczymy. Okej. Okay. Budujemy. Skąd ja tyle kasy wezmę na to? Co, oni budują to po cienku? No, już lepiej. Rolling hills, green fields, lush forests. I knew Australia was pretty, but now I think it's just showing off. No i dobra. I checked out the Mercedes. It looks spectacular. You know what would go really well with all those tents and streamers? One of these. Co my tu mamy? Ferrari, California. Diablosa. RWD. Aventadora mam już jednego. Nie mam Huracana. Mam dylemat, kurczę. Każdy z tych samochodów jest świetny. A wiecie co, i tak wszystkie pewnie kupię później. A co to jest? Zobaczmy go. Można go obejrzeć sobie teraz? O kurczę, chciałbym go obejrzeć. O. Jak on wygląda z tyłu, ten Ferrari? Ej. O. Skąd ja go kojarzę? Skąd ja kojarzę ten samochód? Tak, z Need for Speed'a 2015. Czy on był tam takim flagowym wozem? Chyba tak. Chyba tak. Ale nie, nie, nie. Wybiorę sobie Huracana. Huracan bardzo fajnie mi się kojarzy z Forza Horizon 2. To był taki pierwszy samochód, który tam właśnie jeździłem. I strasznie, strasznie mi zapadł w pamięć. Wybierzemy sobie jakiś kolorek, ponieważ Lambo Aventadora mam już w kolorze żółtym, no to tego chyba wezmę w kolorze czarnym, błyszczącym. Pięknie. Chociaż niebieski też byłby fajny, no ale wybierzmy sobie czarny tym razem. A mam już Aventadora Super Veloce chyba on jest. W kolorze właśnie żółtym, dlatego tego chcę w jakimś innym mieć. To jest też bardzo fajny Lambos. Osiągi bardzo zbliżone do Aventadora, a pali mniej, jak to mówią. Dobrze, mamy zrobione. Teraz tak, warsztat, moje samochody. No i co wziąć na ten pojedynek undergroundowy? Mam tu Astona Martina Vantage'a, którym bardzo fajnie mi się jeździ. Mam tutaj Vipera, STR-a, ale spróbujmy zrobić to moim Mercedesem. To nie będzie łatwe zadanie. Ciągle mam problemy z jego opanowaniem. Z czym mam najbardziej problemy? Z zakrętami. Przy małych prędkościach.
co by można było tu polepszyć? Odchylenie kół. Stabilizatory. Nie, jeśli chodzi o stabilność, nie buję nim jakoś na boki. Podczas jazdy nie trzeba go stabilizować, wiecie, kontrując, jak skręca mi w prawo, czy tam jak jadę po prostej drodze, nie zarzuca go. Jest naprawdę w porządku pod tym względem. Resory, tu mamy sztywne, zawieszenie jest niskie. Spróbujmy troszeczkę go podwyższyć. Będzie wyglądał raz, że bardziej groźnie, a dwa, jakieś tam drobne obiekty, nie będzie ich zbierał po prostu. Tłumienie. Na wybojach mamy tak. Spróbujmy tą aerodynamikę troszeczkę podnieść. I jeśli chodzi o hamowanie, podnieśmy troszeczkę ciśnienie. Chociaż wcześniej będą się nagłego naciśnięcia, no właśnie. Zależy mi na tym, żeby też się nie blokowały od razu. No i co z tym? Nie mogę mieć tutaj za bardzo zblokowanego tego dyferencjału, bo przy wyjściu z zakrętu nieraz mam taką zachciankę, aby wcisnąć gaz do końca i wtedy koła boksują i dzieją się dziwne rzeczy z samochodem. Te wszystkie zagadki jeszcze muszę zrobić w poprzednim centrum Horizon. I musimy wybrać jakąś nową stację? Okej. Future Classic. Future Classic Radio. Cyk. Dance music courtesy of our Australian hosts. I'll sign the deal. I ostatnia radiostacja. Ciekawe, czy będzie ich później więcej. W sumie ta muzyka, która jest obecnie w Forcie, i tak mi wystarcza. Jest naprawdę fajnie. No dobrze, teraz zerknijmy na mapę świata i jedziemy... O, tutaj mamy jeszcze... Aha, ten cholerny wyścig. Muszę go ukończyć. Jedziemy sobie tu. Starcie o północy. Mam nadzieję, że nie w deszczu, bo wybór samochodu z napędem na tył na deszcz nie jest to dobry pomysł. Ten wyścig tam właśnie nocny taki jest i będzie trzeba go zaliczyć. Może właśnie uda mi się moim Mercedesem, co? Bardzo lubię ten samochód i pewnie jeszcze nie, na niejednym odcinku się pokażę. Jak mi się uda go bardziej opanować, tak wiecie. Już tyle już nim pojeżdżę, że będę mógł prowadzić odcinek bez zająknięcia. Jednocześnie perfekcyjnie prowadzę ten samochód. To by było coś, mega osiągnięcie. Więc tak, teraz sobie troszeczkę odblokowaliśmy dyferencjał. Tak więc na prostych powinno być przyspieszenie nieco gorsze. Ale zdecydowanie przy wyjściu z zakrętu możemy bardziej raptownie dodać gazu i nie powinno nam zabuksować nic. Dodatkowo zmniejszyliśmy ciśnienie układu hamulcowego, więc mocniejsze naciśnięcie pedału hamulca nie powinno nam od razu zblokować kół. To jest dobrze, bo mamy teraz większą swobodę w regulacji tego gazu, hamulca, sorry, podczas dohamowywania. Tutaj mamy ziomka, którego możemy wyprzedzić i dostać za to masę kredytów, ale ja się w to nie będę bawił. Długo zwlekałem z tym pojedynkiem nielegalnym i chcę go w końcu mieć już za sobą. Wygrać jakieś BMW M3. Prawdopodobnie takie, którego najbardziej nie cierpię. O, tutaj mamy ten wyścig uliczny, który też trzeba zaliczyć. On jest ciężki. Jechałem go już samochodem. Może nawet uda się w tym odcinku to zrobić. Chciałbym. Jeśli nie, to na początku następnego wezmę sobie specjalnie tego Mercedesa, aby ten wyścig ukończyć. Byłoby to naprawdę super wyzwanie dla mnie, jeśli udałoby się ten wyścig zrobić na 100% na pierwszej pozycji. O tak, to by było coś. Z napędem na tył, w pełnym deszczu, w nocy. Pełne utrudnienie. I mega wyzwanie dla mnie. Zobaczymy. Na razie jedziemy na ten pojedynek, gdzie trzeba będzie wygrać jakieś BMW. To jest fajne, że w tej Forcie możemy do takich starszych samochodów zainstalować bodykity i zrobić z nich naprawdę coś ciekawego. Taki forzowo-NFS-owy klimat się zrobił tutaj. Tak więc każdy gracz, każdy fan danej gry, jakiejś bardziej arcade'owej czy bardziej symulacyjnej, znajdzie tu coś dla siebie. Zapewniam was. Jest to świetna gra. Okej, mamy tutaj coś. I BMW. No. Cholera! Zobaczcie, mamy tutaj chociaż fajny budyki. Cholera! Kuźwa, no.
Dobra, próbujemy. To laska jest. Chodź, laska. Zmierzysz się z moją Asuką. No fajnie, takie spojrzenie, ekstra. O, ładnie daj, ładnie. To jest jakaś specjalna wersja BM-ki chyba. Trzeba będzie zrobić jej zdjęcie. No, tu było ciężko, już chciałem cofać. Ale się udało jeszcze jakoś utrzymać na drodze. Wow, jestem zaskoczony. Bardzo fajnie wyhamował mój Mercedes. To było niezłe. Nawet na zakręcie hamowałem i nie zablokowało mi kół. Chociaż trochę rzucało. Kurde, no to było super. Podobało mi się. No, tutaj wyraźnie ziomek zwolnił. To było dobre. Nie wiem, co się stało. Jakoś mnie strasznie zarzuciło, ale ziomek ziomek wyraźnie zwolniła tutaj przed zakończeniem. Kurde, no i popchnąłem ją. Widzieliście to? Przy wyjściu z zakrętu. Nie wiem, może ja jestem taki dobry i ją po prostu tu dogoniłem. No kurde, znowu, no. Zajeżdża mi droga, nie mam jak jej wyprzedzić. No nie da się, kurde. Źle tu podjeżdżam. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj! Pierwsze miejsce, kurcze! Można by było zrobić zdjęcie pod koniec, zobaczyć o ile wyprzedziłem. Zresztą nie trzeba, zobaczcie jaka różnica czasu. Damn! Udało się. Było ciężko. Kilka razy powtarzałem pod koniec. Ale się udało. 11 tysięcy kredytu. Pięknie. No i chyba mamy BMW. Climbing. A body kit that wide on a car this fast. It's a wonder this thing doesn't take off. I'll just keep it in the garage, shall I? No, bardzo fajny body kit zresztą. Ta BMW nie wygląda tak strasznie jak normalnie. Ach. Okej, moi drodzy, zresztą bardzo ładny widok, no nie? Musimy zdjęcie zrobić. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że wam się podobał. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.